Chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia, a dzisiaj kolejne kandydatki do tytułu Miss Polonia Illinois 2019. Julia Wróbel, witaj Julio. Witamy. I Bernadeta Świsłowska, witaj. Witamy. Dziewczęta, jesteście kolejnymi kandydatkami do tytułu Miss Polonia Illinois 2019, tutaj w studiu i na tej kanapie. I chciałam zapytać Was najpierw o to, żebyście powiedziały, dlaczego zgłosiłyście się do tego konkursu, dlaczego zdecydowałyście się wziąć udział. Czy ktoś Was namawiał, czy może same wymyśliłyście, jak usłyszałyście, jak wyglądała ta historia? Zaczniemy może od Julii. Tak szczerze, to tatuś mi namówił, żebym brała udział w tym konkursie. Zdecydował, że to będzie fajna okazja, mogę więcej dziewczyn poznać i wyeksponować się na polski środowisko. Mm-hmm. A Ty, Bernadeta? Ja o tym konkursie słyszałam od pani Edyty z radia. Już kiedyś mnie namówiała 2 lata temu, ale byłam troszeczkę nieśmiała. To dopiero teraz tak wszyscy powiedzieli, że są przy mojej stronie i mówili, że muszę naprawdę to zrobić, poznać inne dziewczyny i zdecydowałam iść na to. A czego się spodziewacie po konkursie? Że nawiążemy, że nawiążę dużo kontaktów z dziewczynami. Naprawdę to jest świetna grupa dziewczyn. Już mam parę przyjaciółek i że poznam więcej ludzi i że oczywiście mam nadzieję, że będę zostanę Miss Polonią. A Ty powiedz? Ja myślę, że naprawdę tak to samo, co Julia mówiła, że mamy tyle dobrych dziewczyn tam w tej grupie, są bardzo miłe. Zawsze życzymy sobie najlepiej, jak najbardziej. I też reprezentować Polskę po prostu, jak bardziej możemy, najbardziej i pokazywać ludziom, jak piękna ta tradycja polska jest i jak ładne dziewczyny mogą być, ale tak nie tylko tak, jak wyglądamy, ale po prostu jakie mamy serca. Mm-hmm. A powiedzcie, co to dla Was znaczy bycie Polką, właśnie mieszkając za granicą? Bycie Polką dla mnie znaczy, w domu mówimy oczywiście po polsku, więc to jest duży aspekt. Mówimy po polsku, polskie tradycje, polski dom, w niedzielę jemy rosół, tradycje wigilijne na przykład i oczywiście wychowanie się na podwórku babci w Bochni co lato. A Ty, Bernadeta, co to jest dla Ciebie, co to znaczy dla Ciebie bycie Polką? Well, ja tutaj przyleciałam do Ameryki, jak miałam 6 lat, bo się urodziłam w Białymstoku. To zawsze tą tradycję miałam z babcią też, jak babcia za mnie mieszkała, to zawsze mówiła bardzo highly o takich tradycjach. Święta Wielkanocy albo na pasterkę, jak chodziłyśmy. W każdą niedzielę też to było bardzo important, żeby siedzieć przy stole razem z rodziną i powiedzieć, jaki dzień był, jak wszystko minęło. To takie tradycje zawsze i te inne dania, na przykład nawet na Święto Bożego Narodzenia, te 12 tradycyjnych dań, to po prostu bardzo dużo znaczy dla naszej rodziny. Bernadeta, Ty urodziłaś się w Polsce, tak. A Ty, Julka? W Chicago. W Chicago. Tak. Mówicie świetnie po polsku, obie. Bernadeta trochę już się nauczyła w Polsce, jak się przypuszczam. Może troszeczkę, ale też to takie trudne naprawdę, bo przyjechałam tutaj, jak miałam 6 lat, ale mama to była konieczna. Idziesz do polskiej szkoły. Mówię, okej, to zrobiłam też Seal of Biliteracy i naprawdę to lubię używać polski language, żeby pomagać innym ludziom. A powiedz, czy do polskiej szkoły chodziłaś, rozumiem, tak? I tak przez ile lat? Chodziłam do 8 klasy. Mhm. Wiem, że to tak troszeczkę krótko, ale byłam taka zamieszana z innymi rzeczami, a zaczęłam też pracować. To tak inaczej było, ale chodziłam do 8 klasy, zgraduowałam i zrobiłam ten Seal of Biliteracy. Mhm. A Ty chodziłaś do polskiej szkoły? Też niestety chodziłam, też do 8 klasy. Tak, co sobotę byliśmy z rodzeństwem w polskiej szkole, ale uważam, że najwięcej polskiego się nauczyłam, jak latałam do babci, mhm. do Polski. Co roku leciałam i też w domu oczywiście mówimy po polsku codziennie, na co dzień z rodziną, więc to też dużo pomogło.
Powiedzcie, a latałaś do Polski, powiedz, a co ci się w Polsce podobało najbardziej, bo ty sporo spędzałaś. A ty, jeszcze zanim cię zapytam, Bernadetta, ty też do Polski latasz, czy... Teraz jeszcze nie, ale mam nadzieję, że już niedługo będę mogła polecieć i zwiedzić rodzinę, którą też mam w Polsce. A kiedy byłaś ostatnio? Dopiero jak miałam tylko 6 lat. Tylko jak przyjechałaś, tak? Ale to pamiętam, będzie ciekawe. Pamiętam sporo, to jest takie... A powiedz, jeździłaś do Polski, mówisz, co wakacje. Tak, co wakacje. Co ci się w Polsce podobało, a co ci się może nie podobało? Tak szczerze, najbardziej mi się podobał ten aspekt wolności. Miałam 12 lat i po rynku chodziłam z przyjaciółką Izabelą. I najbardziej mi się nie podobał, brakowało mi mamy na pewno. Moja mama to jak moja najlepsza przyjaciółka, więc sam fakt, że mamy nie widziałam przez 2 miesiące na raz, to było najtrudniejsze. Mhm. Wspomniałaś o rodzeństwie chciałam Was właśnie zapytać o rodzeństwo. Czy macie rodzeństwo jej i w jakim wieku? Tak, mam Mikołajka, który ma 10 latek, Oliwcie, którą ma 13. Mhm. A Ty? Ja nie mam takiego... Tak nie mam po prostu, ale teraz mam stepdad, to przez tego dostałam 3. I to jest takie inne, naprawdę wszyscy są starsi ode mnie, ale to jest takie dziwne, bo zawsze jak mówię, była mała, to mówiłam, o jestem taka jedna sama, a teraz mam dwoich bratów i siostrę starszą i to taka wielka rodzina się po prostu z tego wszystko zrobiła. A powiedz, jak ty jesteś najstarsza? Tak. Powiedz, jak to jest być najstarszą siostrą? Super! Mi się zawsze podobało, jako dziecko byłam najstarsza i myślę, że przez to jestem też bardzo dużo dojrzała, bo pomogłam mamie wychować brata i siostrę, więc ja uwielbiam być najstarsza. Mm-hmm. A ty jak się odnajdujesz w tym właśnie, że masz rodzeństwo, bo wychowana jako jedynaczka, tak? Tak. I w pewnym momencie okazało się, że gdzieś tam z różnych przyczyn, no. Tak, decyzji życiowych mamy, dostałaś w prezencie rodzeństwo. To jak ci się podoba bycie siostrą? To jest troszeczkę takie to jest inne, bardzo inne wszystko się zachowujemy i jakoś inaczej na całe życie się patrzy, ale jak byłam mała, to z mamą wszystko robiłam. Moja mama też naprawdę jest moją najlepszą przyjaciółką. Wychowywała mnie sama i jak ten pan wstąpił do naszego życia, myślę, że bardzo nam pomógł i to także było wspaniale, żeby mieć takich siblings, żeby można porozmawiać, iść się pośmiać i być po prostu razem. A co robisz ze swoim młodszym rodzeństwem? Mój brat uwielbia skakać na trampolinie, więc dużo czasu spędzamy na trampolinie i w basenie. Okej, a ty spędzasz czas z rodzeństwem? Tak, ponieważ oni są też starsi, to siedzimy, nawet robimy takie barbecues, albo będziemy oglądać teraz to soccer game, to było to naprawdę starszy brat to cały czas, to tak właśnie robiliśmy, spędzamy zawsze jak możemy czas. Dziewczyny, powiedzcie proszę trochę o sobie, to znaczy ile macie lat, gdzie się uczycie, jakie macie plany na przyszłość, jak spędzacie czas wolny? Nazywam się Julia Wróbel. Mam 17 lat i urodziłam się w Chicago. Obecnie jestem uczennicą 4 klasy i planuję zostać studentką w Texas Christian University. Mm-hmm. A moją pasją to jest biologia i anatomia oraz zdrowy styl życia, więc planuję być lekarzem. Mm-hmm. A jaka specjalizacja lekarska? Już wiesz czy jeszcze nie? Jeszcze nie wiem, ale chciałabym raczej być chirurgiem. Mm-hmm. Więc. Oglądasz seriale? Oczywiście. Medical Promise? Tak, bardzo lubię Grey's Anatomy. Mm-hmm. Powiedz Bernadetta, a ty? To ja mam 19 lat, teraz studiuję w Triton College, w Community College. Chcę zrobić major w Human Resources i minor w Psychologii, bardzo lubię te dwie kierunki. Teraz też pracuję w Norwich Gardens Nursing Home and Rehabilitation Center. Mm-hmm. Pasją moją to naprawdę jest pomagać ludziom, także starszym ludziom. Myślę, że to jest najlepsze, co mogłam po prostu zrobić i jaką karierę taką zrobić. I też moja mama tam pracuje, to jestem przy niej i mogę inaczej się kontaktować z tymi chorymi, patrzeć naprawdę w ich oczy i jakie życie oni mają, przechodzą wszystko i tak. Naprawdę to jest humbling experience, co ja robię. A co ci, właśnie chciałam zapytać troszkę, jakbyś opowiedziała o tym, co daje praca, bo jesteś młodziutką osobą, masz 19 lat i rzeczywiście takie spotkanie ze starszymi ludźmi wymaga też i cierpliwości, ale też właśnie wiele uczy. Powiedz, jakie są twoje doświadczenia? Well, teraz to jak zaczynałam pracę tam, to miałam chyba z 15 lat dopiero. Chodziłam zawsze po szkole, na trzecią mówiłam do baski, hej, będę spóźniona, ale będę na pewno. To zaczynałam w reception. Mm-hmm. I jak byłam w tej recepcji, to naprawdę mówiłam bardzo dużo z innymi osobami i musiałam z nimi się tak jakoś dogadywać, też po polsku.
to było bardzo dobre, żeby mogła tak praktykować język lepiej. A dopiero tak ostatnio poszłam do Admissions Coordination, to teraz ze szpitalami pracuję, także z rodzinami więcej, kontrakty piszę i też z ludźmi, tak z rezydentami naszymi. Mhm. I to jest bardzo fajna praca. Najbardziej to mi się podoba, że mogę porozmawiać z tymi ludźmi i na przykład patrzymy na taką osobę, która jest starsza, jest troszeczkę chora i może już nie pamięta co i jak, ale po prostu daje nam taką historię życia, jaki ma, na przykład może być starsza, ale jak 25 lat miała, to tam rysowała, czy chodziła na jakiś choir i to jest dla mnie naprawdę piękne. Mhm. Super, a powiedzcie, jakie macie plany na przyszłość, gdzie byście się chciały widzieć za kilka lat? I może Bernadeta powiedz pierwsza. Okej, okay. Za kilka lat. To jest troszeczkę tak daleko. tak mówię, szybciej jest... przychodzi niż się spodziewasz. Tak zawsze mówi moja mama też, ale naprawdę za 10 lat bym chciała skończyć studia, bym chciała robić taką praktykę z psychologii, z human resources. Bardzo tak mówiłam, że lubię pomagać ludziom, to dalej chcę tak kontynuować. Może dalej zostać w takiej samej okrutności, jak teraz jestem w tym nursing home, albo gdzieś indziej przejść i zrobić coś innego. I podróżować bym bardzo chciała, też polecieć z powrotem do Polski, zobaczyć rodzinę, też wszystko takiego zrobić. Mm-hmm. A ty, Jula? Za 10 lat planuję zakończyć edukację, zdobyć dyplom lekarza oczywiście i uczyć, edukować i leczyć Polonię oraz pomagać Polonii pokonywać bariery językowe, bo wiem, że dla mojej rodziny to jest aspekt trudny, bo jak ktoś jest chory, idzie do lekarza, ale nie rozumie, co lekarz mówi, więc tak, zdecydowanie pokonywać bariery językowe. Porozmawiajmy teraz o przyjemnościach, czyli o tym, co robicie dla przyjemności, jakie są wasze hobby, co lubicie robić w czasie wolnym. W czasie wolnym uwielbiam biegać i uprawiać jogę, to mnie relaksuje, więc to są moje ulubione rzeczy. A ty? Ja prowadzę dobry styl życia, to bardzo lubię chodzić na siłownię. Po prostu ten stres, co mam albo w pracy, albo gdziekolwiek, to wszystko na siłowni. Też bardzo kocham pływać. Ja lubię pływać, jak mogę w ogóle iść, to pływam przez godzinę czy dwie i tak relaksuję się najbardziej w wodzie. A jeżeli mówimy o przyjemnościach, to dla wielu osób przyjemnością jest też na przykład gotowanie albo jedzenie. Jak jest z wami? A czy lubicie gotować, czy gotujecie, czy zwracacie uwagę na to, co jecie? I ewentualnie jakie są wasze ulubione dania? Ja uwielbiam gotować, ale oczywiście uważam, wiesz, to co jem, to jest bardzo ważne. A uwielbiam piec też. Bezy, tyle razy piekłam bezy, ale... To trudne, co? Właśnie, bardzo trudne. Może 50 razy w życiu już upiekłam bezy, ale może mi wyszło tylko 5 razy. A nauczyłam się, że trzeba jajka najpierw wyciągnąć z lodówki i muszę troszkę ocieplić się. I dopiero można bezy upiec. No to powiedz nam, jaki masz przepis na bezę. Trzeba 4 jajka wyciągnąć z lodówki, muszę parę godzin posiedzieć, żeby nie były za zimne. Potem ubić do pięknej pianki jajka i szklankę cukru. To nie dołożyć i upiec. I można zaglądać do piekarnika, czy nie? Nie powinno się, nie powinno się. I wychodzi ta beza za którymś razem, tak? Za którymś razem, tak. Raz na jakiś czas wyjdzie. Okej. Okay. Ale nie poddajesz się, rozumiem, bo mówisz, że tyle razy. Okay. Nie. Czyli beza to nie jest super zdrowe, ale zawsze można sobie pozwolić, tak? Tak, raz na jakiś czas sobie Czy to słodycze to jest taki coś, co twój taki... Punkt słabości, tak? Zdecydowanie tak, słodycze. Okej. Okay. A ty, Bernadetta? Bardzo lubię gotować. Robię zawsze, bo chodzę do siłowni, to też patrzę, na jaki styl życia mam. Tak everyday, day to day, to robię meal prepping, zawsze robię coś takiego, albo quinoa robię i takie veggie patty, bo po prostu chcę robić jak najbardziej healthy. A piec to takie pieczenie, to tak troszeczkę, wiem, że na pewno nie będę mogła, jak ty, to ja kiedyś zapieczę, to chyba dla nas powie, ale ja to mogę ciasteczka sobie czasami, ale też mam ten sweet tooth, horrible sweet tooth czasami, ale też tak patrzę na co jem, ale też wiem, że tak z jednego dnia, tygodnia to troszeczkę tak na luzie. A jakie są wasze ulubione polskie potrawy? Dobre pytanie. Uwielbiam pierogi, każde pierogi, ale moje ulubione zdecydowanie są pierogi z malinami. A robicie w domu? Babcia robi. Babcia tak. Okej, okay. A ty? Ja pamiętam, jak z szkoły zawsze przychodziłam, a podstawowej to babcia zawsze robiła coś, albo pierogi, albo gołąbki, albo schabowe i
tak normalnie ten zapach, co się wchodziło od razu do domu, to najbardziej bym chyba powiedziała, że te gołąbki. Najbardziej. Ja właśnie też sobie zapomniałam o gołąbkach. Też no. Uwielbiam gołąbki z sosem czerwonym. Z pomidorowym sosem. Uwielbiam. No, najlepsza. Dziewczyny, a powiedzcie, jeżeli chodzi o same wybory, Miss Polonia Illinois, to jest tytuł, który jedna z Was otrzyma we wrześniu. Dlaczego właśnie Wy powinnyście zostać Miss właśnie 2019? Uważam, że kandydatka na Miss Polonia powinna być reprezentantką idealnej Polki. Powinna być inteligentna, ambitna, przyjemna, wesoła. I uważam, że do jakiegoś stopnia ja to jestem przyjemna, inteligentna i wesoła, więc... I mogłam bardzo dumnie reprezentować Polskę oczywiście. Byłam w Polsce wiele razy, znam polską kulturę, umiem mówić po polsku, umiem pisać, czytać po polsku, więc jestem Polką. A ty, Bernadetta? Ja się zgadzam, co Zuria powiedziała, to Miss Polonia, myślę, że powinna naprawdę trzymać tą kulturę Polski, znać te tradycje i jak dzieci są młodsze, to mogą to pamiętać lepiej. Myślę, że ta Miss Polonia może naprawdę pomagać tym dzieciom jakoś przechodzić przez to życie wszystkie i rozumieć, co naprawdę jest w Polsce i jakie mamy tam kultury, jakie są ludzie. I myślę tak, że naprawdę Miss Polonia powinna być to inteligentną i że bycia dumna, że pochodzi z takiej fajnej kultury i mieć bardzo dobre serce, że wyciąga rękę nie tylko dla tych, którzy są bogaci, ale też, którzy nie mają, co my mamy. Po prostu być tą jedną osobą, która będzie wspierała ludzi. Mhm. A powiedzcie, dziewczyny, co jest dla Was najważniejsze w życiu? Jesteś pierwsza? Mogę. Ponieważ pracuję w nursing home, zauważyłam bardzo, że zdrowie to jest dla mnie najważniejsze w życiu. Czasami się obudzę i tak myślę, to o, mogę to zrobić i tamto zrobić i nie będę dbała, a tak naprawdę to jest największy topic, co, żeby być healthy. I też, żeby mieć kogoś przy sobie, który naprawdę cię wspiera w życiu, bo kilka rezydentów nie mają tego, nie mają tych rodzin, nie mają kogoś bliskiego, żeby pomóc im i dać swoją rękę, to myślę, że osoba taka jedna i zdrowość to naprawdę są dla mnie najważniejsze. A ja uważam, że w życiu jest najważniejsze, aby kochać, aby odnaleźć swoje pasje i aby wykorzystać talenty dane nam od Boga na maksa. Brzmi wszystko bardzo, bardzo ładnie. A powiedzcie, dziewczęta, jeszcze na koniec, bo zbliżamy się powoli do końca, co jest dla Was taką, powiedzmy, stresem, jeśli myślicie o tym finale, które odbędzie się we wrześniu? Bo wiadomo, że tam przed Wami cały wieczór obfitował będzie w różne i wyjścia, i rozmowy, i choreografie, pytania od jurorów i tak dalej, i tak dalej. A co jest dla Was stresujące, jak myślicie o tym wieczorze? A może nic nie jest? Stresujące, trochę wszystko w malutkim stopniu na pewno będzie stresujące, ale ja nie mogę się doczekać. Dla mnie to jest bardziej ekscytujące niż stresujące. Okay. A ty, Bernadetta? Pierwsza lekcja na choreografię była troszeczkę trudna. Mamy fajnych naprawdę nauczycieli, ale też czasami się troszeczkę stresuję tym wszystkim i tak nogi dziwnie mi lecą i patrzę na dziewczynę, tak pięknie tańczę i mówię, co ja tutaj robię? Ja już nie wiem. To troszeczkę się stresuję, może też rozmowy, troszeczkę zawsze coś będzie taki anxious. No, ja nie myślę, że powinna się przejmować rozmowami. No, świetnie dziękuję. Dzięki. Tak, ale też jestem taka excited, bo tyle mamy nowych dziewczyn, tyle nowych friendships i cały czas wy tego nie widzicie, ale my robimy te group chats i wszystkie jakieś wysyłamy coś i ta i jedna i naprawdę jest fajnie, to jestem excited. Super fajnie. Dziewczęta, życzę Wam powodzenia, powodzenia w konkursie, powodzenia w przygotowaniach, żeby wszystko dobrze wypadło i połamania obcasów, bo to podobno tak się, jak ktoś występuje na scenie, to takie życzenia są najlepsze. Tak. Dziękuję bardzo. Julia Wróbel i Bernadetta Świsłocka były moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.